Best of seven. 2-0. Lecimy z tą grą. Po stronie prawej w kolorze niebieskim jest... jest Geralt. Jego przeciwnikiem natomiast jest cały czas niezmiennie oczywiście Guru. No dobrze. Oho. Proszę Państwa, chcielibyśmy przypomnieć jednej rzeczy na streamie, co jest bardzo ważne. Otóż, bądźmy grzeczni dla siebie, szanujmy się wzajemnie. Pełna kulturka. Pełna kulturka i tak dalej. ITP, ITD. I lecimy dalej grzecznie z grą. Co się dzieje, co się dzieje? Mamy spawing pula postawionego bardzo ładnie. Tutaj widzę, tutaj coś gdzieś dziwnie wyskoczyło. Okej. Timeouty lecą, co najwyżej, proszę Państwa. Na perma trzeba sobie naprawdę mocno zasłużyć. Oj, trzeba sobie zasłużyć na perma. Przyblokowana ekspansja, mamy tak zwany guru build, czyli wczesny gaz, potem wczesny pull i ringi na speedzie może dadzą radę wbić się do bazy. Jak to dosyć często już, często, dwa razy w dniu dzisiejszym już widzieliśmy. O tak. Pamiętajmy, aby się szanować wzajemnie. Co się dzieje? Speed na lingach, tak, jak najbardziej. Czemu by nie? Nie widzę problemów z tym. Żadnych. Oho, pylonik dostawiony. Proszę bardzo, jest zelot, jeszcze fajniej. Czy Guru wygra 4-0? Byłoby fajnie, gdyby jednak nie, bo to byłoby zbyt przewidywalne. Powiem tak, Geralt miał przebłyski dobrej gry, powiedzmy sobie tak, albo przebłyski takiego wyrównanego starcia z Guru. Niestety, no trochę mu tam momentami brakowało tego wszystkiego. No i wychodziło to, jak wychodziło. Dobrze. To zerknijmy sobie i zastanawiajmy się, co dalej się będzie działo w tej grze. Co? Dobra. O! Pięknie wpuścił. Pięknie wpuścił lingi do środka. Naprawdę, tym bardziej, jeszcze fajniejsze w tym wszystkim jest to, że ma zelota zamiast adepki. Chociaż na razie nie zabił. Nie, trzy harwestery zabite. Czyżbyśmy grali bez WCS moda? Czyżby nasz administrator nie zainstalował WCS moda? Na to by wyglądało, że chyba ktoś zapomniał i tym kimś to będę ja. Ale przynajmniej jest portret Mateusza i jest portret Szymka. Geralt też mówił coś, że przez ostatnie 48 godzin spał 3 godziny. No, majówka. Majówka ma to do siebie, że męczy ludzi. I to męczy mocno ludzi. Okej, dobra. Czas dorzucić ler. No dobrze. Oho. Biedny skautujący Overlord. Zbyt sobie długo już tutaj nie poskautuje. Asymilatory podwójne. Ja mam tylko jedną nadzieję, że nie będą grali tych samych kompozycji, tych samych, może tych samych buildów za bardzo nie będzie. Że jednak troszeczkę więcej różnorodności. Może masz jakieś adepki, coś w tym stylu. Co wy na to? Zobaczylibyśmy z chęcią. Ja bym zobaczył z chęcią. O tak wam tu powiem. Techniki Turkey Dano. W sumie gdyby Geralt zagrał coś jak Turkey Dano i wygrałby z jedną mapę, to bym pomnik tutaj postawił. Za sam fakt nawet spróbowania tego wszystkiego. No lingami się nie przebije tutaj. Tu jest ta pewność speedy dla Overlordów. No jakieś tam spory, żeby przeciwnik nie zaszalał przez jednostki latające. I ten Feniks na razie co najwyżej skautuje, pilnuje gdzieś Overlordów. Na razie zabił tylko jednego, więc nie można powiedzieć, że był bardzo opłacalny. Dropik! Guru będzie dropował! No, ale wyrobi się z tym dropem.
z tymi lingami, żeby się rozpakowały. Już są, dropik. Och, całe lata świetne, nie widziałem dropów. No, od czasu aż przynieśli to do LR, więc trochę boli. No i teraz Geralt, aha, co tam? Oracle na razie krąży, lingi wpadają już do środka. Pytanie, co zagryzą, ile zagryzą i czy w ogóle coś się fajnego dziabną. Dobra, parę jednostek pada, nie zorientował się na czasem, niestety Geralt nie traci tych harwesterów już za dużo. Już jest 8 sztuk zagryzionych, 10 jest, no... Miazga tutaj z tego eko. 14 harwesterów padło, wjazd na górę. Oczywiście, że można zrobić wjazd na górę. Wręcz należałoby takowy zrobić. O, tu można próbę zabić, zablokować ekspansję. Próbuje się schować. Ale to na pewno bolało. Ile Oracle? No i o to chodzi. Przynajmniej Geralt... próbuję różne rzeczy grać. Przy czym, żeby była pewność, Geralt, zanim się w ogóle zaczęły dzisiejsze gry, to o tym mówił, że prawie w ogóle nie spał. No ale nie ma też co ukrywać, Guru jest lepszym graczem. Tylko, że chciałem też powiedzieć, że Geralt nie marudzi. Boże, przegrywam, bo jestem zmęczony. Nie. Żeby tak... Na stop, nie marudzi. Oj! Prawie! Och! Szkoda. Plus jeden do obrony, ładnie. Do tego dorzucimy sobie jeszcze upgrade dla Hydrali. Najdus networku Guru. O, to może być ciekawe. Jednak najważniejsze jest to, że nikt Geraltowi nie pukał w krzesło. Osoby, które na moim streamie, na mojego streama wpadają, to wiedzą mniej więcej, o czym mówię. Dobra, Nidus Network. Aha, overseer skautujący. No co jest? Jest. Jest Nidus do bazy. To jest dobry pomysł, bo Oracle nie będą się za bardzo nadawały do walki. Czy będą się nadawały do walki? Jeżeli Queeny zdążą wyskakiwać, to będzie bolało. Teraz pytanie, czy Queeny zdążą wyskoczyć? Transfuzje polecą! Poleciały. I o co chodziło? Gdyby wyskoczyły Hydry, gdyby wyskoczyły Queeny, gdyby tak ze 4 Queeny przynajmniej wyskoczyły i Hydry miałyby czas wyskakiwać, to pewnie byłoby po grze, ale nie wyrobił się z tym. No i kolejne jednostki wyskakują. Prosto pod bazą przeciwnika, dużo jest tych Hydr, dużo jest tych Queenów, Force rzucone, żeby lingi się nie przebiły, ale tutaj Walla będzie można za chwileczkę zniszczyć. Dużo adeptek by się przydało. O, patrzcie, pojedynczy link się wbił do środka. Za chwilę małe co nieco będzie zniszczone, Cyber Anticor pada, Stargate też powinien być chyba zniszczony, adeptek nie będzie, mimo że upgrade na nich się kończy robić. I kolejny najpierw, troszeczkę bliżej, ale o to chodzi, będzie więcej klipów. 3-0 dla Guru tutaj. Nie wiem, co musiałby odstawić Geralt, jaki srebrny miecz musiałby tutaj wyciągnąć, jaką jaskółkę wypić, żeby dał radę pokonać akurat tego potwora. No dobrze, ruszyło Oracle do walki, zeloty powolutku na adeptki, był pewnie trochę lepszy, badam upgrade dla nich był. GG, mamy 3-0. Tak, też jest w tej mapie, to jest best of 7, czyli do 4 wygranych.